Bardzo dziękuję. Fajnie, że tak na wszystko mi zwracacie uwagę. Zrobiliśmy na tym oleju od garażu do domu. Nie spełnia norm po tego skurwy na GPF-a, który jest na górze. I chuj. Robimy odzysk do innego wozu, wejdzie mojego prywatnego, bo na płukankę, na pierwsze uruchomienie jakiegoś innego silnika, to kurwa niestety trzeba zalać z normą. C3 wymyśliliśmy, 0W30 wlejemy Shella, tak jak nam polecaliście. Karbon nul, coś, neutralizator karbonium. Z ruskiego gazu. O kurwa, no tak, bo to z gazu jest Shell. 0W30, T2, T3 normy. Ma podniesione te normy waga. 5 coś tam, 7 ma. I 5,4. Co, coś chyba się znalazła? Patrz, Google Maps, tam będziesz miał wszystko, telefon ci się połączył. A nie, czy to mój, czy twój? Bo coś się mnie pytał, jak tam... Mój. O kurde, to pijemy. Dawaj, to uczymy się, bo ja wypniałem sobie kabel, że zobacz, jak szybko ładuje. Ładowarka wbudowana. Zezwalaj. O, tam też było, aktywuj. Tak, tak, tak. Mrugnęło coś. O kurde. Konfiguruj na ekranie telefonu. O. Zarządzaj. Dobra, musimy mieć wszystko włączone. Tak. Już ty, Barbara Cwaniara. Okay. To YouTube'a wydawaj mnie to zaraz. Okej, okay, zaraz zobaczymy, czy to będzie działać. Dalej. Otwórz ustawienia. Kontynuuj na samochodzie, czyli tutaj. Potrzebuję dostępu, dobra, to na to dostęp. To wszystko chyba, że... Dostęp... O Jezu... Ulala. Dobra, no to pokażemy, co to za wynalazek. Kurde, jakiś już wóz. Kierownicę do niego znalazłem z upadkami nową. Będziemy mieli guziczkami. O kurde, Barbarka. Widzisz, jakie cuda znalazłem? A działa co? Bo to mi się rysik jeszcze kiedyś jeszcze działał. Ja coś tam może jak wpisywałem w nawigację. Ja da się w nawigacji wpisać. Co tu play? Tak, dawaj, no to jakoś włącz. Albo YouTube'a. Jest tu YouTube'el? Zobaczymy. Spotify'a miałam włączonego. No to ja. A co jest za Audi guzik? Działa docisk? Nie działa. Nie, tutaj nie ma dotykowego. Ale myślę... To w Nissanie 2008 był już dotykowy. Bo tutaj mi... A to kółeczko naciśnij. Tylko tutaj nie ma. A, tak się, dobra. Janosik, dawaj Janosika. Jak jedziemy w trasę, to... A ja już włączyłam tutaj seryjną. Chciałam sprawdzić, przetestować. To jest seryjna, a to jest nieseryjna. Akcesoria. To jest Janosik, tak? Tak. O kurde. Dobra, weźmy tego. No to warto jednak czasami świeży wóz kupić, bo myślałem, że kolejny Audi kupić 2010 rok. Janosik mi się wyświetli, jedź bezpiecznie. No tak. Kurde, Barbara, ale jesteś smart, ja cię pierdzielę. Nie ma YouTube'a, ale dupa. A czy jak na Messengerze możemy ze sobą gadać? Brak nowego. No zaraz napiszę do ciebie. Napisz do kupcia. Albo ty do mnie powinieneś napisać. Tak? No bo wtedy wyskoczy mi powiadomienie, albo i nie. Napisz do mnie, szybko. Szybko, szybki Barbara. O, dupa. A, to na Messengerze napisano? No nie, nie mam żadnego powiadomienia. Ani na telefonie, ani na samochodzie. No telefonie miałam. Tak? Mhm. O, jest serduszko, ale to kutas. Ja na zegarku miałam, a tutaj nie widzę. Nowa wiadomość, mogę napisać SMS-a? No. Hej, kupcio. Przepraszam, do kogo chcesz wysłać wiadomość? Kupcio! Kupcio, kurwa, no. No, on nie rozumie bluźnierstwa. Niestety nie mogę dopasować nikogo z twoich kontaktów. Kup! Podaj samo imię. Kupcio! A, bo musi najpierw piknąć, a później już powiedzieć kupcio. Kupcio! Niestety no, nie mogę on, no bo gadasz jednocześnie ze mną, poczekaj. Jeszcze raz. Kontaktów czekaj. W swoim telefonie. O nie, jeszcze raz. Przepraszam, do kogo chcesz wysłać wiadomość? Kupcio! Może co-obcio trzeba mu powiedzieć. Co-obcio. Niestety nie mogę dopasować. No chuj, powiedz. To powiedz mu co-obcio. Samo imię. Co-obcio. Tak mnie nazwałeś? Przykro mi. No nie. To może do mamy. Może zacząć, czy działa. Będzie prościej. Tata, mama. Jeszcze raz, mama. Przepraszam, do kogo chcesz wysłać wiadomość? Mama! Niestety nie mogę dopasować nie, nikomu. To jest zepsute. Dawaj, no. Dawaj na jakąś nutę. Dobra. Do pierdol basu. Nie, bez nut, bez nut, bez nut. Bez nut? Tak. To działa, bo ja już to sprawdzałam. Dużo. Deep house. Czyli znaczy, że lubisz głęboko. Tak, kupcie. No, co tam ci kupcie napisał? Gdzie to trzeba wejść? Ale YouTube'a nie ma. YouTube'a nie ma. No dobra, kupcie napisał, jo, to mu odpowiemy. Jak się to nazywa?
Ty, Kupciu, kurwa, co jest? Czy chcesz odpowiedzieć? Tak, kurwa, że chcę. Jezu. Treść wiadomości, że chcę. Ale wypipkał! Tak? Zacenzurował ci to. Nie ma cenzury, kurwa. Ma być kurwa i chuj. Nie rozumiem. Chcesz wysłać wiadomość, czy ją edytować? Wyślij! Możesz też powiedzieć, dobra. Anuluj. Wyślij! Wyślij. Wiadomość wysłana. Ta, doszło. Wszystkie doszły, kurwa, że chcę. No patrz, wszystko do mnie to dochodziło. Wypipkał, ale kurwy do Kupcia przysłał od Basi. A to nowy notek. Dobra, jedziemy, bo stajemy tu pół godziny. Wersja ultra powinna nam palić 5 litrów w trasie, tak? Bo poprzednia paliła 6. Tak, włączyłam tutaj nawigację, chciałam przedstawiać nawigację, czy nas doprowadzi do celu i czy w miarę jest ogarnięta do Łowicza. A tak, ale tutaj Łowicz, ale ten, oha. Dobra, ruszymy, zerujemy, kurde, okejko. I barbarko, mamy dechę do Łowicza na 5 litrach paliwa. Znaczy, o, taki challenge. Średnie spalanie 5 litrów. No to ja się nie będę bawić, tylko mam jechać zamulać. No, no jest 110 na tempomacie. No dobra. Tak jak tą białą. Biała paliła się 2. To lecimy. Kurwa, barbarko, ale zapierdalasz. To jak prędkość nie czuć chyba w niej, co? Nic a nic? Nie. Ty moja barbarko. Nawet 2,5 tysiąca obrotów miał, no. Co mnie jak w A4 czujesz prędkość? No. Jak zawsze A4 była, znaczy S4 była takim wyznacznikiem dla mnie prędkości wyczucia. Tak ci powiem, że tutaj 160 w zakręcie i nic dobra zwolnienia. No bo to jest taka już nowa technologia, że te komputery chuje muje. Ja bardzo, bardzo delikatnie jakiś wiaterek słyszę, ale rzeczywiście ciszę jak w A4 B8 czy tam w S4 B8. Jakieś takie bardziej to wygłuszone. Zwłaszcza to cały bagażnik mamy wywalony gratami. A i 7 biegów masz małe obroty, że silnika nie słychać, tylko wiaterek. A ogólnie pocieszny wozik? Znaczy pocieszny, no taki... Ciosu brak. No brak. A to już tam, to co miałem przed tym samochodem ci pokazałem. Szybkie Audi na stoganie. Co? Szybkie Audi na stoganie. Co to za szybkie Audi? Duże. Zjedziesz mu, czy się z nim ścigamy? No jak tam pani Basiu, już prawie dojechałeś do domku, jak ci się jeździ? A to tego nie nagrywam. A bo dobra, nagram, bo ma różnica prędkości. Zamulają coś, nie wiem, co się dzieje. Czy się pas kończy? Ale mówiłaś takie rzeczy, że wiatr wieje i cię nie znosi, nie to co w fieście. Nie, fajnie. Fiesta może przez biały kolor znosiło. Nie, no ale dzisiaj też jest ładna pogoda, nie ma w ogóle wiatru, więc to też jest trochę inne odczucie. Obrotki malutkie, cichutkie utrzymuje. Co, nawigacja dobrze tam działa? Patrzę, czy mnie doprowadzi do domu. Na razie, słuchaj, jestem w szoku, że od ciebie z filmem mnie wyprowadziła dobrze. Czego czasem Google Maps nie potrafi. Akurat, ta Audicowa daje radę. No, zobaczymy, czy do domu mnie doprowadzi. Ciekawe, jakie spalanie ci wyszło, tam parę nie prób wiem, było prędkości. Nie wiem, więc tak wiesz, i nie jadę na tempomacie, tylko sama ja. A, bo myśmy jechać 110 na tempomacie i co, nie udało się. No, nagle mówisz, że... są ważniejsze. Tak. A fajnie mówisz, o, fura nie przyspiesza, ona już prawie maksem jedzie, a tu prędkość nie wiadomo jaka, bo tu kurde, nawigacja rozwalona na całym ekranie, no dobra. To zobaczymy, no, co to. Widzę tutaj prędkość, wiesz, takim małym tym, ale widzę. Ciekawe, ale robaków jeszcze nie ma, to można deptać. No, spalanie mówisz? Specjalnie dla ciebie włączyłam. Dziękuję bardzo, 7-6 litra. No. Ale w ogóle ten wóz oszukuje, bo my nie mamy przecież srebrnej Audi, czemu on nam pokazuje, że... Ona jest czarna. Że jesteśmy srebrni. A, bo czarne na czarnym podświetlenie nie byłoby widać. Wiem. Co tam, no, ej, kurde, coś odkryłaś nową funkcję, od której nie widziałem. Temperatura oleju w silniku. Kurwa, nie wiem, nie wiedziałem tego. Widziałeś? Nie, a silnika gdzie ma? Tam miała silnika gdzieś. No to nie wiem, tutaj. Czas. Spalanie 7-6 litra, o tak. Ostatnio, co jeżdżę impet do pracy, to mi pokazuje średnio 27. No, bo ciężko nogę masz. Nie, no gdzie ciężko, po prostu no blisko mam, tak? V8 musi. Aż to do ciebie blisko jej podejdę. A nie zasłaniam ci nic? Na dole pokazuję temperaturę. A, pokazuję, ale jesteś odpięty. Aha, Kupcio jest niezapięty. Niebezpieczną sytuację. Dobra, już się zapinam. Jak ktoś się nie zapiął. No i tam ci wyświetla, czy... A, już jestem na zielono. Tak, więc już się zapiałeś. Dziękuję. Tak, i sam się zapiąłem, bez twojej pomocy. No dobra, podłączam kabla do ładowania. Taką wadę znalazłem tego samochodu, że w miarę średnio ładują te ładowarki, że takie zewnętrzne lepiej. No, Barbara się jara, że lepiej jak Google Map rozrysowuje drogę. Co powiedziałeś, nie ja.
No nie no, że powiesz, taką boczną dróżkę jakąś pokazuje. Ja pokazałam, że to ci, że pokazuje mi, że mam w prawo skręcić tutaj, i taką dróżkę narysować. Te kreseczki się zmniejszają po prawej stronie niebieskie? Tak. Aha, to naprawdę, to nie wiem. Tak, zmniejszają się. Czy mam tu elektryczne szyby z tyłu? Mam. Patrz, czy mam elektryczne szyby. I zobacz, czy z tyłu mam głośniki, czy to jest jakaś słaba wersja. Jest wysokotonowy. Tu chyba nie ma nic. Tam powiedział skręć w lewo, ale nie jest na pewno. Skręć w prawo. Tak. No to pierwsze kilometry za nami. Myślę, że chcę zobaczyć, jak się w zakręcie prowadzi. Nie, to jadę z tobą. No to ale jestem zapięty. Dzięki. Atak na zakręt, na winkiel. I to trzeba przycinać teraz i prostować i but. Trzecim zjazdem w kierunku Łowicz. Ona po polsku mówi. Gdzie nas prowadzi? Tutaj pamiętam, mi pierwszy raz w życiu myłaś Infiniti M37 czarne. No tak zimno było jak cholera, że ta piana prawie zamarzała i Basia tam wchodziła, tak. Chciała pokazać, jakie ma szybkie ruchy. Wiadomo, tylko to chyba nie można kartą płacić, kupcie, więc chyba musisz się rozmienić na stację. Ojej. Wóz załadowany, po dach. Barbarka cały czas stoi, nie używa start-stopu. Barbarko, ile ci tam wyszło z palania? Nie, musisz rozmienić kasę. No idę rozmienić kasę. Wyskakuj, Barbara, z kasy. 7-4, to od tego stania. A system start-stop włączony? No to dramat. Chciałem powiedzieć, że mam tu dużo kasy przygotowanej i Barbarka wchodzi. Ja ci wsadzę, a ty dawaj tego, aktywną. Za złotówę? Pierwsze mycie nowego sprzęta. Szukaj. Chyba tylko z prawej strony jest. Szukaj, bo już wpierdoliłem złotówkę, szybko. Nie, co, szczotka, turbo, oprysk, mycie zasadnicze? Kurwa. Nie działa? To chuj, tam zwykłe mycie jebał, pies pianę. Dawaj, Barbarko. 10 sekund spierdoliło. O kurwa. Co to będzie? Zobaczymy 9 zł później. Jak tam? Jakieś skazy lakieru są, Barbarko? Jakieś skazy znalazłaś? Kał na dachu. O, to kał wstrętny. Kał jak Kaudi. Dobra, zaraz się będzie szukało. Chciałem powiedzieć, jak wóz jest ładny, nowy, świeży, to za ósemeczkę jedzie go opierdzielić. A taki upierdzielony był. Dajesz, Barbarka, dajesz. Machaj, machaj. Ja zawsze Barbarkę uczę, jak wyjeżdża z myjni zetką, to że w pizdę dawała. Bez emocji, jak wolnostak, tak kręci się. Tryjeczka do odciny. Aj, woda tutaj stryskuje, zlatuje. Słyszy się? Oczywiście. A ty zapomniałeś, że powinieneś siedzieć z tyłu. Wiem, zaraz uciekam do tyłu. Wypierdalaj na górę do pokoju. No jak to mam do tyłu wejść? Jaka cena? O matko, jak drogo. Już, cicho, Audi, już podnoszę dupę. 7,45, o matko, jedyne. Ale znaleźliśmy Orlen w Łowiczu gdzieś za 7,19, 98. Jedziemy tankować. Ile? Jesteś wachy? Full. No nie, full. No, Barbara cały czas jeździła, teraz moja kolej. Trzeba było poczekać. Ja czekałam, aż spadnie śnieg, żebyś musiał po prostu odśmierzyć. Aha, myślałem, żebym sprawdził po prostu napęd quattro, jak działa. No kurde, dopiero takie ładne słoneczko było i co, zima się przyda teraz. Trochę go myłam. Myłaś? No widzę jakieś takie te... Ojej, to trzeba go odśnieżyć. Ej, ej, kurczę! Co? O Jezu! Uciekaj. Co tu się dzieje? Wszyscy w te zimowe wojowniki powchodzili i nic z tego nie wyszło. Dobra, może być, jedziemy. No nie, nie może być. Oj, Barbarka, trzeba z łapy wjechać trochę. O, hop. Ja już tutaj odśnieżałam. Co? Przecież nie jeździła dzisiaj. Na siłowni byliśmy z buta, bez wozu. O, patrz, naraz. O, wóz był woskowany. Naraz taki wielki głaz spadł. Buty zimowe. Ile jest? Plus 2 stopnie? Nie ma.
Ciekawe, czy ludzie jakieś lepsze patenty na to znają. Kurek, śliski lakier fajny. No nowy, właśnie o to chodzi. Asia, dla ciebie VIP-owskie miejsce, wchodzisz. To ty nie powinieneś otworzyć drzwi. Dobrze. A no tak, kiedyś tak nadrobiłem. No właśnie, tak wiesz, żeby było. Proszę. O Jezu. Wytrzep tylko bardzo. Nogi. Oczywiście, zawsze to robię. O, ktoś mi, Kuba, bardzo dziękuję za informację, jakieś SMS-y wysyła. Dobra, teraz ja wchodzę. Odpalamy i sprawdzamy, zajdzie ten przeglądzik. Gdzie ja mam kluczyk? O tu. 60 klatek animacji, to powinno być widać, scyzorek, scyzorek. O, Barbara dobrej noty słuchała. Dobra, to się wchodziło w samochodzik teraz. Nie, o. Cyk. Serwis, kontrola rodzicielska. Sprawdź, czy nie przekraczałem 140. Tak, okres przeglądów. Szalej, sam wymieniam. 82 dni mamy czasu na naprawę samochodu i do wjazdu do ASO. To bardzo mało czasu. Musimy się spieszyć i dzisiaj wchodzimy, co? Wyciągamy dzisiaj te pasy i tą pod sufitkę. Tak, ale bardzo chciałem w ogóle podziękować, że 20 osób mi napisało, że to się idealnie prostuje, że wystarczy to wyjąć, 3 dni postoi, nie ma śladu, jak chce się przyspieszyć, to jakoś na ciepło, jakąś parą se w to pochuchać, to się samo idealnie wyprostowuje, nie ma najmniejszego śladu po tych wygięciach wszystkich. Dobra, jedziemy. No, to jedziemy na romantyczną wycieczkę do garażu, Barbarko. Mam ci coś tam do pokazania ciekawego. Ja nie wiem, czy ja chcę. No nie chcesz. No cały czas mnie to namawia, że trzeba zrobić jakoś A3 na 500 koni plus. Ja? No, ja non stop. Ciągle mnie tu ciszysz. Ja mówię, na tej turbince będzie 420 koni, a ty mało ma być 500. No nie będzie 500, ale ze 460 będzie. No to po co tak? To szkoda pieniędzy i czasu twojego. No nie, no bo tam przy 500 trzeba jakieś tam większe, droższe turbo później wstające, a ja tak chcę, żeby tak ona wstawała, czy no, żeby tak wstawała turbina tak od razu. No nic, walimy, pokażemy, co mamy do pokazania i... No dobrze, jedziemy. Kontrola trakcji off, drive port. Co tak cichutko, Barbarko? Co? Co tak cichutko? No właśnie schowałam, nie wiedziałam, że nagrywasz. Aha, tutaj zaskoczenia z procedurki startowej wyskoczyłem. Widziałam w telefonie. A widzisz, nawet nie wiedziałeś, że tak energicznie startujemy. Takie emocje ten samochód wywołuje, że nawet nie wiedziałeś, że to była procedura startowa. Coś pięknego. A co to się dzieje? Dzisiaj w sobotę kupcio garaż nieczynny, brama zamknięta, możemy wracać do domu. No i to, no i to było na tyle. Na miejsce dojechane. Paczuszkę tutaj podrzuciłem, żeby było co od poniedziałku robić. Paczuszka nie jest lekka, proszkowe malowanie. A to, Hanie, tobie kochanie mam coś do pokazania. Co tu się znajdzie pod maską w tym wozie? Dobra. No, tu za mną. Ogry za mną. Tada. O kurde, jak już zagracony. Bo Barbaro, mamy tutaj taką rzecz, którą trzeba będzie wysłać do Michała. Zawieź Michciowi. Tu mamy w zasadzie fabrycznie nowy silnik, jakiś tam z samochodu potestowego. Ma niby przebiegu 50 km. I będę chciał, żeby to była baza do tego naszego czarnuszka 2020. No bo jest chujowy do dupy, zjebany, się nazywa Ultra i ma błąd fabryczny w postaci za dużego stopnia sprężania, a że ma 13 tysięcy przebiegu, to sobie wolę wszystko wyjąć z turbiną i tak dalej i przygotować ten silnik i to takie duże turbo, co ci kiedyś pokazywałem, na którym zrobił... Czym się różni ten od tamtego? No ten jest, no drugi jest po prostu. No ale co, to jest taki sam silnik? Nie, bo to jest jakieś 254 koń, 245 koń, czy 250 coś, trochę jest mocniejszy fabrycznie i ma wał korbowy pewno grubszy, większej średnicy panewki. To jest z tego samego roku, czy starszy? Nie, ten jest 2018, dwa lata jest starszy, ale jest z 50 km. Okay. 50, a tamten ma 13 tysięcy, no to trochę jest różnicy. I co zrobisz z tamtym? No będzie stał gdzieś tutaj owinięty folijka i... W jakim celu? No nie wiem, jak za 5 lat będziemy chcieli sprzedać samochód na przykład to z seryjnym silnikiem i seryjną turbosprężarką, taki świeży, cały nowy zestawik wejdzie, a to wejdzie do naszego kolejnego Audi, na przykład, nie wiem, S3 sobie kupimy. Dobra, to kończymy, widzę, że cię nie przekonałem. No,
to żegnamy się, bo tak chcieliśmy zakończenie nagrać od tamtego ciepłego dnia i tak nam nie wyszło. Pojechaliśmy na mynie i chuj, no to... O. Pa. Pa.